Cześć, witam bardzo serdecznie na moim kanale Fitness bez ściemy i dalej kontynuujemy nasze ćwiczenia wyszczuplające. Dzisiaj troszeczkę inne. Zrobimy sobie 10-minutowe cardio, ale bez żadnego skakania. Czyli jeżeli ćwiczycie w domu, w bloku, macie sąsiadów poniżej, nie ma problemu, nie będzie tutaj żadnego skakania, nie będziemy tutaj jakiegoś szaleństwa uprawiać, ale podniesiemy wasze tętno i wskoczymy na wyższy poziom z pracą waszego serca. Także zapraszam serdecznie, 10 minut, ale dobrze mieć wodę albo coś do picia i takimi małymi łyczkami sobie coś tam popijać, jeżeli będziecie czuć, że potrzebujecie małą przerwę. Także zapraszam serdecznie na 10-minutowe cardio dzisiaj bez żadnego impaktu, czyli dla osób, które mają problemy z kolanami, z biodrami, ćwiczenia będą także również dla was. Zaczniemy od unoszenia kolan tak na wysokość bioder. Sylwetka jest wyprostowana, barki są rozluźnione. Jeżeli chcemy zrobić cardio bez skakania, jakiegoś różnego takiego zmiany pozycji z wysokiej do niskiej na podłodze, to musimy pracować ramionami, żeby wskoczyć na te cardio, pracę serca wyższą. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wysoko kolana. Pamiętajcie, że stawiamy stopę delikatnie na podłodze z kolanem lekko ugiętym. Wysoko kolana. Nie skręcamy kolan. Wysoko do przodu. Unosimy. Nie skręcamy nóg. Oddychamy głęboko. Głęboki wdech i wydech. Im głębszy oddech, tym będzie wam łatwiej utrzymać to tempo. A teraz z lewej na prawą. I znowu musimy tutaj pracować ramionami, żeby podnieść tętno, puls. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Ramiona luźno, nie są to sztywne, na nasze stawy. Takie lekko ugięte łokcie, kolana. Jeszcze 3, 2 i 1. Dobrze. Teraz unosimy wysoko nogi. Przeciwna ręka. Przeciwna stopa. Mocne mięśnie brzucha. Przy unoszeniu nogi wciągamy, ściągamy mięśnie brzucha. I głęboki wydech. Jeszcze 3, 2 i 1. Teraz skłon do podłogi, kładziemy dłonie na podłodze, 2 kroki do tyłu, 2 kroki do przodu i znowu 2 do tyłu, 2 do przodu. Mogą być 3, 4, ile chcecie. Jeszcze kilka razy, jeśli potrzebujesz zrobić przerwę. Nie ma sprawy, najważniejsze, żebyście utrzymywały oddychanie, żeby nie było zbyt dużej zadyszki. Może jeszcze 3 razy. 3, 2 i 1. Wdech do góry, wydech na dół. Kolana ugięte. Pośladki do tyłu przy skłonie. Tak jakbyście robiły przysiad, tylko
ze skłonem do przodu. Wdech do góry. Wydech na dół. Wdech. I wydech. Jak tam wasze tętno? Praca serca? Na pewno już na wyższym poziomie. Wdech. I wydech. Bardzo proste, ale skuteczne ćwiczenia właśnie na poprawę kondycji fizycznej, wytrzymałości. Możesz jeszcze 3 razy, jeśli możesz. 3. Wdech do góry. Wydech mięśni brzucha ściągnięte. 2. I ostatni raz. Stajemy po prawej stronie, żebyście miały tutaj miejsce na ruch z lewej. Wykrok w lewo z kolanem lewym ugiętym. Prawa noga wyprostowana. I znowu ramiona. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Znowu ustawiamy stopę delikatnie na podłodze. Bezgłośnie. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Może jeszcze 3. Wdech, wydech na dół. 2. I 1. Teraz potrzebujemy miejsce z prawej strony. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Znowu łokcie ugięte, barki rozluźnione. Lewa noga wyprostowana w kolanie. Uginamy tylko prawą nogę. Wdech i wydech. Jeszcze 1 raz. Wdech i wydech. Masz rym w miejscu? Czujecie? Ja czuję. Chyba muszę częściej robić kardio. Nawet jak masz rym w miejscu, dalej utrzymujemy. Ten poziom troszkę spadnie, ale za chwilę znowu troszeczkę podniesiemy. Przyspieszymy nasze tętno. Teraz tak. Lewa noga z przodu. Prawa z tyłu. Stopa skierowana do prawej strony, tak jakbyście miały narożnik z przodu. I teraz wykop do przodu. Wdech i wydech. Znowu ta noga tylna ląduje delikatnie na podłodze. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Można dołączyć ramiona. Wdech i wydech. Nie tylko kardio, ale mocne nogi. Rzeźbimy tutaj uda, przednią część ud, tylną część nogi. Naszą talię, mięśnie brzucha. Jeśli się skupicie przy wykopie do przodu, mięśnie brzucha ściągnięte. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Może 3, 2 i 1. Prawa noga z przodu skierowana dokładnie w linii prostej. Lewa trochę w lewo. Także biodra są skierowane w lewy przedni narożnik. I przy wykopie te biodra przekręcamy do przodu. Wdech, wydech. Można dołączyć ramiona znowu. Wdech, wydech. Barki rozluźnione. Zaczynamy tylko od 10 minut, ale jeśli poczujecie po 10 minutach, że jeszcze wam mało, zróbcie drugą rundę tego samego filmiku. Będą kolejne. Wdech, wydech. Wdech i wydech. I ostatnie 3, 2 i 1. Maszerujemy. Ramiona wysoko. Wdech. Wydech. Wdech i wydech. Jeszcze jedno ćwiczenie. Jesteście ze mną? Super. Nogi szeroko, na szerokość barków. I przy wdechu do góry, kolana lekko ugięte, przy wydechu
przysiad z ramionami do przodu. Wdech, wydech, wdech i wydech. Wdech i wydech. To wszystko jest praca nad oddechem, żeby poprawić tą właśnie wytrzymałość fizyczną, to jest kontrola oddechu, czyli przyzwyczaić organizm do większego wysiłku, ale żeby oddychanie było prawie jakbyśmy tylko spacerowali. Może jeszcze trzy razy. Trzy, dwa i jeden. Rozluźniamy. Super. Musimy teraz zmniejszyć, zwolnić nasze tętno, czyli nie zatrzymujemy się gwałtownie, tylko jeszcze maszerujemy, ale już kolana nie tak wysoko. Tak tylko unosimy stopę. Barki rozluźnione. Ramiona tylko do wysokości barków. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Maszerujemy. Wolniej. Możecie ściągać mięśnie pośladków, kiedy stawiacie nogę, stopę na macie. Oddychamy. Wdech i wydech. Stopy szeroko. Wdech, ramiona wysoko, wydech na dół. I skłon w lewo. Rozciągamy mięśnie. Spowalniamy pracę serca. Staramy się, żeby wróciło do stanu normalnego. Dziesięć minut. Wygląda, że nic nie robimy, ale naprawdę to działa. Tu jest dzisiaj bardzo ciepło. Także jak jest ciepło, to też jest to troszeczkę bardziej utrudnione, bo organizm już jest zagrzany. Pijcie dużo wody teraz. Jeśli się któraś z Was spociła, to pijcie wodę. Trzeba uzupełnić płynę. Organizm się oczyszcza. Także to jest też dobry sposób na oczyszczenie organizmu. Takie cardio, nawet 10 minut raz w tygodniu, naprawdę poprawi Waszą kondycję fizyczną. Także jeżeli Wam się podobało, proszę dajcie kciuka do góry. Napiszcie w komentarzach, jak to wyszło pierwszym razem, bo to nasze pierwsze ćwiczenia dzisiaj w stylu cardio. Za tydzień wrócimy znowu do ćwiczeń bardziej rzeźbiących naszą sylwetkę, a za dwa tygodnie znowu będzie małe cardio. Mam nadzieję, że podobało Wam się i będziecie sobie potem znowu łączyć te krótkie bloki, będziecie sobie łączyć w swój własny program treningowy. To na razie. Zapraszam serdecznie za tydzień. Ćwiczymy, odżywiamy się zdrowo i trzymamy się razem. Damy radę, dziewczyny. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!